Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w rozmowach niepolitycznych naszym gościem jest profesor Stankomir Nicieja i będziemy trochę rozmawiać o przyszłej historii, czyli będzie to rozmowa trochę futurystyczna, związana oczywiście z wyborami w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry, dziękuję Panie za zaproszenie. Panie Profesorze, pierwsze pytanie. Wydaje mi się, że od początku było widać, że Stany Zjednoczone są i demokracja amerykańska jest na zakręcie, już na etapie desygnowania kandydatów, bo z jednej strony Biden, no wiekowy człowiek, który nie zawsze kojarzył, a z drugiej strony niewiele młodszy konfabulant i mitoman, no, który wygrał, którego wizja się Amerykanom spodobała. W każdym razie kandydatura Harris to była misja awaryjna. To była misja bardzo awaryjna i to była misja, która miała być tutaj jakimś zbawieniem. Bardzo wielu ludzi liczyło na to, że Kamala Harris uratuje Amerykę, przynajmniej oni tak postrzegali, przed zagrożeniem, którym Trump dla amerykańskiej demokracji był. No i też nie możemy tutaj zapominać, że jednak Donald Trump podważał te wyniki sprzed 4 lat. On nie zaakceptował tego. Te zamieszki na Kapitolu 6 stycznia, które wszyscy chyba oglądaliśmy i mamy przed oczami, one miały trochę też groteskowy charakter, no ale rzeczywiście tam był ten szturm. Rzeczywiście Donald Trump próbował... Ludzie zginęli. Jednak nawoływał do tego, żeby nie uznać tych wyborów, żeby jednak dalej kontynuował pomimo braku mandatu. Więc mieliśmy do czynienia z kryzysem demokracji, ale z drugiej strony Donald Trump pokazuje, że ta demokracja przynajmniej ze strony partii republikańskiej działa, bo republikanie też wcale nie chcieli tego Trumpa. Ten Trump tam sam wszedł, sam sobie wywalczył tą pozycję i dzięki sile wyborców powrócił w dosyć zaskakująco dobrym stylu, ciągnąc za sobą nie tylko swoją kandydaturę, ale także i senatorów, i także w Izbie Reprezentantów. Ma pełnię władzy teraz. Ma pełnię władzy i ten system słynny hamulców i równowagi. Okazało się, że Trump żadnych tych ani równowagi, ani hamulców nie ma, bo cała władza poszła w jego ręce. No jest pytanie, czy ma je w sobie. No, niewiele na to wskazuje. No niewiele i to chyba paradoksalnie jest ten jeden z jego tych atutów. Myślę, że dlatego tak zachwyceni są nim jego wyborcy, ponieważ jest absolutnie nieprzewidywalny. I jednym z takich sygnałów chyba, dlaczego Trump wygrał, bo teraz będziemy przez najbliższe miesiące, będziemy się zastanawiać, będzie wiele prac naukowych, artykułów, habilitacji, profesor powstanie pewnie na bazie tych spekulacji, ale jedną z tych takich, wydaje mi się, jedną z takich najważniejszych czynników jest autentyczność Donalda Trumpa, to znaczy no już Amerykanie, jaki on jest, to jest, ale go znają, prawda? Tak. Bo jeszcze on się nie kamufluje. Tak, jeszcze 8 lat temu to można było mówić, że no to jest szok, że to jest nowa postać, że on, demokraci tak jeszcze mówi, no oszukał, prawda? Ci ludzi, tych biednych ludzi oszukał, zwiódł. Mieliśmy taką wspaniałą kandydatkę Hillary Clinton i ona z nim przegrała o włos, miał mniej głos. Teraz ten szok jest jeszcze większy. Bo tak, i Donald Trump już od dekady jest w amerykańskiej polityce i wszyscy go znają o wiele lepiej niż Kamala Harris. Ten program, który był, jest dobrze znany, to nie jest nowość, co on ze sobą reprezentuje, ale teraz już nie można podważyć, że kogoś tam oszukał i że to jest jakieś przypadkowe zwycięstwo, że to jakieś parę tysięcy głosów zadecydowało o tym, że on jest w Białym Domu. Nie, nie. Wygrał miliony. Bezwzględnych liczbach. W każdej kategorii, w bezwzględnych liczbach wygrał. Zwycięstwo jest miażdżące, niezaprzeczalne. Nie musiał oszukiwać, nie musiał... I daje mu to silną legitymację. Legitymacja jest silniejsza niż jakiegokolwiek prezydenta w ostatnim czasie. Nie wiem, czy... Wróćmy trochę na chwilę na polskie podwórko. Nie wiem, czy pan oglądał to, co się działo wczoraj w Sejmie. Moim zdaniem, no, to przedstawienie wyjątkowego serwilizmu prawej strony sceny, która euforycznie zareagowała na zwycięstwo Trumpa, a jednocześnie prezes, który tam też stał i klaskał, powiedział, że w zasadzie nie wiadomo, co on zrobi, jeżeli chodzi o ten, więc cieszyć się z niewiadomej to trochę dziwne. Ja to tak rozumiem, interpretuję to trochę tak psychologicznie, no. Musimy powiedzieć obiektywnie, że dla PiS-u ostatni rok był bardzo ciężki. Przegrali wybory, prokuratorzy ich ścigają, w sondaże nie idą najlepiej.
są podstawowe problemy z wyborem nawet dobrego kandydata na prezydenta, więc ja to rozumiem tak psychologicznie, że wreszcie jest jakąś dobrą wiadomość, więc to był taki nieskrywany entuzjazm i że coś w końcu jakby poszło po naszej stronie. Ale dobra wiadomość w jakim charakterze? Że populista zwyciężył, a oni są tacy sami, widzą się w lustrze, że tak samo działają? Tak samo myślą? Tak, ten, który jak gdyby na którego stawiali, na którego liczyli, to wygrał i to wygrał w sposób przygniatający, więc ja rozumiem, że też liczą na to, że to jest też taki sygnał, że ten klimat na świecie, bo Ameryka zawsze przewodzi, zawsze nadaje ton. W sztabie wyborczym Trumpa byli przedstawiciele partii politycznych i obserwowali to polskich partii politycznych. W sztabie demokratów prawdopodobnie także mieliśmy, większość chyba partii europejskich miała obserwatorów i teraz będziemy mieli za chwilę kampanię prezydencką. Nie mam żadnej wątpliwości, że wiele z tych trików, które zostały przećwiczone, po raz pierwszy zostały użyte w kampanii wyborczej Trumpa, to my zobaczymy w zlokalizowanej wersji. Kopiuj, wklej, no bo to tak jest. No. Wie pan, ta aberracja jakby się rozszerza, bo z jednej strony krytykowaliśmy Błaszczaka za te głupie słowa, że Tusk powinien zrezygnować, bo gdzieś tam w Ameryce kogoś wybrali, ale z drugiej strony nie wiem, czy pan słuchał wczoraj Kosiniaka-Kamysza, który powiedział, że siła PSL-u rośnie, bo jest główną partią konserwatywną w tym układzie 15 października, czyli powiedział, że chce budować pozycję swojej partii nie na polskich wyborcach, tylko na tym, kto wygrał wybory w Ameryce. To jakiś absurd. No więc się okazuje się, że nie tylko strona pisowska miała tutaj, a przynajmniej chce się podłączyć do tej euforii amerykańskich wyborców czy amerykańskiej prawicy, ale też i PSL chciałby coś tutaj ugrać. No, ja to też rozumiem tak, że to tak bardzo nas absorbuje. Tak bardzo interesujemy się tymi rzeczami, które dzieją się w Ameryce. Mamy świadomość konsekwencji, które te wybory mają także na Polskę. No więc polscy politycy też chcą sobie podłączyć. No to jakby to trochę jest naturalne i też tanie, no bo łatwo no jasne, to medialno powiedzieć. Gdy posłucha się tego, co mówi Trump, co obiecuje Trump i mówi, że zrealizuje, to mówi ewidentnie stawia na izolacjonizm. Tak. Czyli on się nigdy nie kończył dobrze dla świata i izolacjonizm amerykański, jak spojrzymy na historię. To po pierwsze. Po drugie, jego stosunek do tej wojny, która toczy się na Ukrainie, jest taki dwuznaczny. No, mówienie, że szybko zakończy tą wojnę, to ona może się szybko zakończyć tylko w jeden sposób, czyli przegraną, całkowitą przegraną Ukraińców. A my, to przecież też nie jest tajemnica, jesteśmy następni w kolejce, bo nie wiadomo, jak Putin na to zareaguje. Z jednej strony, nie wiem, za 3-4 lata, jak odbuduje swój potencjał, bo na razie jego sojusznikiem jest Korea Północna, bo takich ma teraz sojuszników, prawda? Masz takich sojuszników, na jakich możemy sobie pozwolić. Korea, Iran i też w pewnym sensie także Turcja. Putin buduje sobie taką koalicję, no ale to też dla mnie, staram się widzieć jakieś pozytywne w tym całym szaleństwie. Pozytywne jest takie, że Europa musi dorosnąć. To znaczy musimy przestać patrzeć się cały czas za ocean, oczekiwać ochrony. Musimy sami zająć się swoją własną ochroną, zbudowaniem takiego systemu odpornego i politycznie, i gospodarczo. Czyli widzi pan szansę w zwycięstwie Trumpa jako jego koncepcje izolacyjne, jako taki katalizator, dlatego że Europa w końcu weźmie się za siebie, tak? Znaczy to już nie jest szansa, to jest konieczność teraz. W tym wypadku to już jest konieczność, to jest przymus, który my musimy na elity trochę, wydaje mi się, rozumie to Macron, który przecież w odpowiedzi na te rezultaty wyborów zwołuje taki nieformalny szczyt europejski, gdzie będą liderzy zastanawiać się, jak teraz poukładać sobie te relacje, jak poukładać sobie pokój europejski czy ład europejski w relacji do nowego rozdania politycznego. Więc ja staram się, to nie jest dla nas, te wiadomości dla Europy są fatalne, ale zadaniem polityków i nas, wszystkich społeczeństwa jest odpowiedzieć na to w sposób najbardziej racjonalny, świadomie do tego dążyć, też wywierać
polityczną presję na naszych liderów, żeby zamiast właśnie zajmować się fetowaniem czy wysyłaniem gratulacji, to też jest ważne, ale przede wszystkim zająć się tym, jak poukładać porządek w naszym kraju. Jak no, te gratulacje to jest dobra mina do złej gry. No. Wiadomo było, że przywódcy czołowych krajów, czyli ta cała liberalna część Unii Europejskiej, no, liczyła jednak na Kamale Harris, czyli na kontynuację. Tak. Bo to jest nawet naturalne, bo kontynuacja jest zawsze bezpieczniejsza niż wielkie znaki zapytania. Tak, kontynuacja jest bezpieczniejsza dla elit politycznych, ale amerykańskie społeczeństwo w swojej masie powiedziało, że ona wrzeszcza wszystkiego, tylko nie kontynuacji. No właśnie. To był ten sekret Ale Trumpa to jest problem był. Też, to akurat jest problem społeczeństwa amerykańskiego, bo nie wiem, czy pan zna ten list 300 czołowych ekonomistów amerykańskich, tak, tak. którzy przestrzegają, że plany gospodarcze Trumpa doprowadzą do katastrofy, bo protekcjonizm uderza przede wszystkim w warstwy najsłabsze, bo wiadomo, że spotka się, że wojna celna to nie jest wojna, jest zawsze dwóch przeciwników, jednak potencjał Unii Europejskiej jest duży. Kto kupuje w tanich chińskich supermarketach? No nie najbogatsi Polacy, tylko ci raczej najbiedniejsi Polacy, którzy chcą zaoszczędzić i idą do tych tanich supermarketów. A z jednej strony Trump najwyraźniej jest rzecznikiem, stał się rzecznikiem właśnie tych mas, mimo swojego statusu, tych warstw no, średnich i uboższych, tak? Wydaje mi się, że doszło do tego takiego zjawiska, które widzieliśmy trochę wcześniej w Wielkiej Brytanii przy Brexicie. To znaczy chęć zmiany jest tak duża w społeczeństwie, że oni nawet przyjmują na siebie są świadomi tych kosztów, że choćby nawet mam zbiednieć, ale ja już nie chcę tak żyć. Panie profesorze, to na koniec tak ogólne pytanie. Czy to rzeczywiście dożyliśmy takich czasów, że kłamstwo, konfabulacja, puste obietnice to jest to, co może ludzi przekonać, jeżeli tylko w to uwierzą? No tak, to chyba tak, ale... Czy to jest coś nowego? Wydaje mi się, że atut Trumpa, to znaczy polityka zawsze to jest trochę udawanie, trochę kłamanie, trochę obietnice, których politycy nigdy nie chcą nawet spełnić, a mówią tak, żeby zdobyć nasze głosy. Tylko przypadek Trumpa jest tutaj bardziej wyrazisty. Znaczy on jest bardziej bezczelny i można nawet powiedzieć bardziej szczery w tym, prawda? Bo i Partia Demokratyczna, i Partia Republikańska, ona głównie orientuje się na swoich darczyńców. Oni nie reprezentują ani robotników, ani nie reprezentują klasy średniej. Dla nich najważniejsza jest opinia tych, którzy dają im pieniądze. Trump ani grosza nie wydał ze swoich pieniędzy na tą kampanię. Ale Kamala Harris, która zbudowała ogromną, znaczy zdobyła ogromny miliard. Miała gigantyczną przewagę. Miliard dolarów wydała. To są kosmiczne, niewyobrażalne kwoty, ale ona mówiła, że ona będzie upominać się o zwykłych Amerykanów, a Donald Trump mówił, Elon dał mi 100 milionów, więc teraz kocham samochody elektryczne. Więc można powiedzieć, że on był tutaj bardziej szczery w tym. Nie udawał. A jeszcze chwilę wcześniej mówił, że... Tak. Co mówił o kryzysie klimatycznym, tak, że w ogóle go nie ma. Że nie ma, że w ogóle samochody elektryczne zagrażają amerykańskiemu stylowi życia. Jedna rozmowa, jeden przelew od Elona Muska i Donald Trump mówi, oj, już kochamy te samochody, już jeździmy Teslami, no więc, już robimy to. Gdy pan mówi o tej szczerości, no, gdy on mówi, że Ameryka będzie wielka, no to jednocześnie ludzie mają pretensje do Ann Applebaum, że mówi, że on mówi głosem Hitlera, Kima Putina. No tak. No, jest to odmowywanie się do tych rzeczy, które niestety, jak widzimy, działają. No, po raz kolejny przekonujemy się, narzekamy, że w polityce politycy sięgają do najbardziej prymitywnych mechanizmów, ale po raz kolejny się przekonają, że najlepiej te prymitywne mechanizmy działają. Że jakieś wyrafinowane modele tutaj no, nie przynoszą. Trzeba odwołać się do instynktu, no i tu
myśmy też mówili o tej klęsce sondażowni amerykańskiej, że to nie tylko jest to, że te miliardy nie pomogły Kamali Harris, ale że to zwycięstwo Kamali Harris miało być zwycięstwem, a okazało się klęską, której nikt nie przewidział. Teraz oczywiście wszyscy są mądrzy, wszyscy mówią, że to przewidywali, że wiedzieli, że to jest z góry skazane na klęskę. To tylko skąd to zdziwienie wśród reporterów CNN-u, w MSNBC, którzy przecierali oczy, mówili, co chyba komputer się nam zepsuł, że to te rezultaty, kazali informatykom sprawdzać, czy te wyniki, które spływają, to rzeczywiście są wyniki, prawdziwe. Czy to jest jakiś wirus, który się wkradł do komputerów telewizyjnych. To był szok, ale czy to jeszcze będzie większy szok, no to będziemy musieli poczekać do stycznia i w następne 4 lata, jak to mówią, pożyjemy, zobaczymy. Dziękuję bardzo panie profesorze, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.